Cześć, witam wszystkich na archiwum, moi drodzy. Na live odpalamy sobie co? Odpalamy sobie Geotastic, czyli nic innego jak GeoGuessr, i zgadujemy. I widzowie też będą zgadywać, ale tak chciałbym, żeby widzowie... Bo czekaj, bo Dorian mi coś napisał. Dobra, to później to odczytam. Chyba mi pisał o tym, że wystartuje jakiś nowy projekt. Dobra, standardowo. Lecimy. Change map. Zmieniamy mapę. Europa. Może być wszędzie. Ja bym dał Europkę jednak. Chociaż czekajcie. Chyba, że... Widok z loku ptaka. To będzie dobre. Czuję, że to będzie ciekawe. Patrzcie. Idziemy. O. I to już jest ciekawe. A, i tak, zasada jest taka. Jaką mamy zasadę? Znaczy, czekaj, bo tu się można ruszać, czy nie? Tu chyba nie można się w ogóle ruszać, nie? Nie, tu się w ogóle nie ruszamy. Dobra, no to spoko. Jaka natura jest? Natura jest uniwersalna. Ale jest to bardzo ogromny zbiornik. No Wisła to nie jest zdecydowanie. To mi wygląda mocno na Finlandię faktycznie, bądź Norwegię, ale to są ogólnie, ja bym powiedział ogólnie, że to jest tutaj u góry. Tylko to może być Norwegia, Finlandia, Szwecja. Tu, i to na przykład nawet to może być, chociaż nie wiem, czy to jest to, ale chyba nie. Raczej nie. A tu dupnę w to. Patrz, finish. Stary, ale widzicie? Jednak Finlandia. Stary, ale patrz. Ogromne, tu. A nie, to dopiero to tylko było. Perkele! Perkele. Dobra. O. Patrz to. To Rosja była? To jest jakaś Tajlandia. Za czysty brzeg. Mało śmieci jest. Dama de Ferro. Dobra, to jest jakaś Argentyna raczej. Ameryka Południowa raczej. Argentyńskie kolory, ale nie do końca to znaczy, że to jest Argentyna. Stary. Puerto Rico, patrz, ja mówię Argentinos. Tu, Argentyna przy... Przy czym? Nie, to nie jest otwarte. To jest tu. Patrz, to jest Argentyna tu. La Cuta la Pedros. A jednak nie, ale dobrze. Tu to było. Brazil chyba, tak? To była... Nie, co to było? No to było, no. Stara, ale prawie trafiłem. Lecimy dalej. Ło, panie! Dobra. Czekaj pan. Zakopane. Skellige. Bardzo wysokie góry to są. Bardzo. Znaczy... Znaczy wysokie, no. Jest kurde wysoko. Bardzo dużo takich gór. Patrzcie tutaj, ciągnie się. Mnóstwo. A to trochę wyglądało na pierwszy rzut oka jak śpiący rycerz, kurde, ale to nie jest. Stary. To jest ciężkie do rozpoznania, dokładnie, ale... No nie wiem, w co tu kliknąć, szczerze. No Alpy, stary, Alpy. No jakieś... A, nie wiem, panie. Czas? A, minuta, no tak, tak, tak. Tu. A ja się założę, że to nie są wcale Alpy, stary. To jest tu. Tu mówię, czy to jest Włochy to są.
To są takie Włochy, o których nikt nie wie. Tu. PiS Benina to tu. O! Mówiłem wam! Blisko! Stary. Lecimy dalej. Co jest? O kurwica. A, dobra, jest. No, powiem tak, to wygląda jak Polska. Ale to nie jest Polska, patrząc tutaj. Okej, Stary. Ładny widok w ogóle z góry. Czy jest coś charakterystycznego? Budują się. Mega płasko, nie? Giga płasko jest. Fabryki jakieś tam, porty są, port. Okej. Czy coś charakterystycznego, coś tu dostrzeżemy? Rodzaj budownictwa. Rodzaj budownictwa nie jest taki polski, nie jest taki środkowoeuropejski. To jest... To jest ciepło. Tam jest ciepło. Oj, byczku, tam jest ciepło. Zdecydowanie. Mówicie, że coś jak Grecja? Stacja. Na stacji nie stwierdzę za długo. A wy nawet w Amerykę byście walili. No nie, no ja chyba... No nie wiem właśnie, czy to Ameryka? Nie wygląda mi to na Amery... Auta? Ciężko po autach coś stwierdzić. Dobra. Powiem wprost, bo czasu się kończy. Ja chciałem na początku gdzieś koło Hiszpanii zaatakować, ale ciężka sprawa. Nie wiem, dupnę. Ja jebę. No tego bym nie podejrzewał. No, tu. Dawać. Okej. I teraz tak. To może być wszędzie. To może być i w Polsce. Nie, nie w Polsce, bo patrzę na roślinność. Dobra, to tak. Roślinność jednoznacznie jest inksza. Ja bym powiedział, że to jest Ameryka. Wy mówicie Chorwacja, Czarnogóra. Bo co, bo wodospad jest? Bo kamienie są. Dobra. O kurwa, tu ktoś jest! Na szczęście jest ubrany, to jest mężczyzna. Tu jest ukryty chłop. Jasnoskóry, a to jest dron, to jest kierowca drona. To kierowca drona to nagrywa. Dobra, moi drodzy, ja walę... Stary... Tu. Foka. Sarajewo foka. Ale przy górach. Tu. O ciul. To było na lewo od Barcelony. To nieźle. Dobra, live game. Idziemy zobaczyć challenge teraz. Challenge. Robili challenge. Challenge jak mówi Tiger Bonzo.
Wyspy. Rozpierdol. Co to jest rozpierdol? Na easy? Free movement. Aż muszę kliknąć w to. Mapa się nazywa rozpierdol. Stary. Okej. Okay. A, challenge jest taki... Znaczy dobra, bo możemy się ruszać, okej. Okay. No bo generalnie mogłem się nie ruszać, ale już zrobimy dziś, że możemy się ruszać. Grumetti, no to jest takie jakby podwłoskie, ale dobra, lecimy dalej. Zabrze, to łatwe. Parafia, stary, zaraz się dowiemy. Parafia pod wyzwaniem. Gotycka parafia apostoła, stary. Fara. Gotycka fara? To na Śląsku to jest. Czekaj, to jest u nas na Śląsku. Ty, czekaj chwila. Jo to pierdola, ty. Fara, jak fara, no to... To ja zaraz rozpoznam, gdzie to jest. MDK, no po tych napisach to będzie za łatwo, to tak... Może nie będę po napisach, poczekajcie. Ja muszę zobaczyć, gdzie to u nas jest na Górnym Śląsku. Stary, tu zobaczę zaraz. O! Zaraz rozpoznamy to miejsce, jest po... O! Ty, ale to ja wam powiem, że tak... No nie powiedziałbym, że to na Śląsku, no. Tu jakiś sklep nazywa się... Włoską nazwę ma, Grumetti. Tu ryneczek jakiś, sklep spożywczy, o ciulinges. Dobra, to teraz tak, spożywczy. Agap. Stary, co jest? Leben Siemelte Geschäft. To jest gdzieś przy... Kurwa, co? Coś przy granicy, ale no... Wiecie, jak wygląda granica, nie? To nie jest koniecznie Śląsk. Obuwie, mięso wiedliny, kwiaciarnia. Bardzo, to jest malutka mieścina jakaś. AGD-RTV. Kurde, tu się czas zatrzymał. Amika. Kosmetyczka, to nie można patrzeć, bo tam gołe baby są. Salon urody Edyta. Mas Cafe. Stara żabka, bo to są stare zdjęcia. Z którego roku to są zdjęcia? Nie wiem. Dorabianie kluczy. Wiecie, jak mi to wyglądało? Tylko, że to nie jest to. Dobra. To ja dam to, że to jest u nas gdzieś tu. Za Gliwicami, Rybnik. Ale to jest... Wiecie, co to było? No tak, czyli to było dobra próba. Czyli po niemiecku napisy blisko z niemiecką granicą. Czyli jednak, to było lubuskie oś... Ośno-Lubuskie to było. No dobra, to było Ośno-Lubuskie. Ktoś pisał na czacie nawet. No dobra, idziemy dalej. No to jest prawdziwy rozpierdol, tak jak napisał ten jeden gość. Szczytno i Nidzica. Czyli gdzie... Aha. Okej. Okay. Aha. Jedwabne. No dobra. Bank Spółdzielczy w Szczytnie. Oddział w Jedwabnie. Szczytno. Dobrze. I teraz pozostaje tylko wiedzieć, gdzie leży Szczytno w Polsce. Ale nie czytam czatu, nie podpowiadajcie. Szczytno. Zaraz, ja rozpoznam, gdzie Szczytno leży po krajobrazie. Zaraz wam powiem. Skup złomu. To może być u nas na Śląsku. Dobra, ja chcę zobaczyć, jak jest ubrany pan. Pan jest ubrany tak. Elegancko. Dżinsy, buty podwinięte, nogawki. Myślę, że on idzie po... mocną Tatrę z rana. Myślę, że tu Taterka wjedzie.
Dobra, pokaż tutaj. Idzie dziadek z dziećmi. Czy dzieci idą do szkoły? Nie, bo nie mają plecaków. Czyli okres wakacyjny to może być. Idzie dziadek. I machają. Ubrani są... No jak wszędzie na wsi. Szczytno to jest jakaś... mała... mieścina chyba, czy nie. Czy to jest po prostu taki... Nie wiem, ja nie wiem, gdzie jest Szczytno. Dobra. Szczytno, jak ja bym... A bo jest tam... Szczytno. Mi tak Szczytno, to bym powiedział, że gdzieś tam na północy jest. Szczytno jest małe, nieduże, to ja nie wiem właśnie. Ja nie wiem, gdzie leży Szczytno, przepraszam. Dla kogoś, kto... Tak samo jak ja wam powiem, gdzie leży ten... Gdzie leży jakaś miejscowość, to też... O, Nidzica. Jest Szczytno. Stary. Ruiny zamku w Szczytnie nawet są. Ale to są takie zadupie tutaj. Tutaj jest jakieś zadupie. To musi być gdzieś tu. Tu na... O, to musi być gdzieś tu. A nie, jednak... Co? Sucz? Jedwabno Sucz? No to niezłe. Dobra! Tutaj jest challenge. Zaraz wam powiem, gdzie to jest. Bloki, co? Gdzie te bloki mogą być? Wszędzie mogą być. Dobra, po pierwszym nieruszaniu się wygląda to jak każda miejscowość w Polsce, ale nie jest to gigacentrum, jest to jakaś boczna taka... Takie osiedle boczne. I tu się zaczynają, o, takie jedno rodzinne, takie szeregowce znaczy się. O, nie, ja specjalnie nie patrzę na znaki, bo to jest zbyt ułatwienie, jak się znaki czyta. Mhm. Po znakach tu, znaczy te znaki mogą mi powiedzieć, tak? Ostrołęka, Olsztyn, Warszawa w prawo i Olsztyn w prawo, czyli... My jesteśmy na lewo od tych miast i od Olsztynka, ale jeżeli jest Olsztynek wskazany, to będzie gdzieś niedaleko Olsztyna i Olsztynka i Ostrołęka w lewo. Dobra, patrzcie. Tu jest Ostrołęka w lewo. Ale jakoś ciula to się trafiło. Warszawa i... A gdzie jest Olsztyn? Bo on tutaj jest... Aha, bo to jest Warszawa, to jest Białystok, to jest Siedlce i to jest Olsztyn. Kurwa, to jest jakoś tak ciulato, że w lewo, a Olsztyn i Olsztynek tu. Wiecie co to będzie? To będzie Nowogród na przykład. To będzie... Słuchajcie, to jest Łomża! Tak, to jest Łomża, patrzcie. Stary. Serio, to jest znowu Szczytno? Ja jebie. To wygląda jak po wybuchu. Tu wygląda jakby tu PGR stał. Przewrócili PGR. I ludzie już teraz nie mają co ze sobą zrobić. Zakaz handlu. A, to jest handel. Nie? O kurde, a tu co się dzieje? A, koszą. Dobra, nie będę patrzył na ten znak, bo widziałem ten znak, ale nie spojrzałem z bliska, więc nie wiem, jaka to jest miejscowość. Po herbie. Dobra, patrzcie tu. Ogródki działkowe, zaraz będę wszystko wiedział. Rod Słoneczko, moi drodzy. Słoneczko, ogródki działkowe, RODOS.
Łukasz, jednak spojrzę na ten znak. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie się znajduje taki herb. To jest taki z koroną, ale to tam jest sowa jakaś. Jakieś zwierzę takie. To nie jest syrenka. Krzesła biurowe. Czy Hero 10 Black warto kupić? No ja mam 8. 10 jest fajna, tylko że tam jest różnica, jak cenowo wychodzisz. Ulica, no dobra, ulica mi nic nie daje. A ty, a chłop się patrzy. Dobra. Nie mam żadnych podpowiedzi, jaki to może być geograficzny wątek, w sensie jaka część. O kurde, dobra, mamy jakieś boisko i to nie jest byle jakie. No dobra, ja obstawiam, że to jest, słuchajcie, no, pod Lublinem. Tu, Krasnystaw to jest, pokaż. No nie, nad Sielca... Sokołów Podlaski. Dobra, niektórzy odpowiedzieli poprawnie. Ja pierdzielę, dobra, ja już wiem. Kurde mol. No serio, jak to jest możliwe, że to znowu trafiliśmy na to? Stary. Nie wiem, jak to jest możliwe, że ja to trafiłem tu znowu. Będę musiał jechać w tym roku. IRL-ka zrobić, co? No. Dobra, teraz jest pytanie, jak to zatrafić, żeby to było najmniej, bo to było to miejsce, tak? To. To auto, będąc w tym miejscu, no kurwa, siedzi, no tu. Tu. No nawet tu. No ja nie wiem. Tu bardziej. 2,5 metra. Kurde no. No. Tak było, moi drodzy. Ty źle wróciłeś. A, że źle wróciłem. Dobra. Dobra, moi drodzy. Idziemy, kolejny jeszcze zrobimy. Stary, ja w Polsce to muszę znaleźć. Dawaj, Polskę. Polska. Local game. Player. Poland. Randomize. Waterfalls. Ja, change map, stary. Polska. Stary, tu muszę wpisać Polska. Polska. Polskie memy. A to nie wiem, gdzie jest tam. Poland. Ale polskie memy? Polskie memy, daj. Polskie memy. Co to jest za mem? Nie wiem, co to jest za mem. Tirówki? Nie, to nie są tirówki. Zaraz się dowiemy, o co im chodziło. Puławy, Warszawa, Wilga. Czy ktoś nie sra gdzieś? Nie. Garwolin, Łuków, Stoczek Łukowski. Ty, szczerze, ja nie mam pojęcia. Może z Bajojajo to jest. Może Bajojajo, Bajojajo. Tu. Do Garwolina jest ile kilometrów?
że do Garwolina 19, a do Łukowa 70. Pokaż. Do Garwolina... A Łuków jest gdzie? A Łuków jest tu. Czyli Garwolin, czyli ta osoba jedzie... Wilga? To ta osoba gdzieś jedzie, kurwa, tu. Patrz. O! Ale nie wiem, z jakiego mema to jest. Dobra. Okej. I teraz... Co to jest za miejsce? Kościół. Nie wiem, z czego to jest. Kościół w budowie. Wiecie co, to może być też... A, że reklama wyskoczyła wam. A, szkoła! Czekaj. A nie jest coś z tą szkołą? Że szkoła? O kurwa, gdzie to jest? To mi giga wygląda, jakby to u nas było gdzieś na Śląsku. Może to jest jakaś ulica, gdzie Norbi, kurde, żuli zaczepiał kiedyś. Rozumiecie, o co chodzi? Stary. No kurde, ja bym obstawił, że to jest jakaś ruda czy coś, ja nie wiem. Ale to nie wygląda na rudę. Ja obstawiam, że to jest gdzieś tutaj. Kurwa, jakieś Zabrze, Ruda, może jakaś za Halembą, ale to tak nie wygląda. Paniówki, Przyszowice, Mikołów może, pokaż. Nie no, co to było? To była Zielona Góra, ale czemu to jest Zielona Góra? W sensie... Okej, okay, nie wiem co mają te miejsca do memów, nie? Skąd to ludzie wzięli te miejsca, gdzie tutaj się dzieją? Żabka, i to ładnie zrobiona, bardzo mi się podoba to. Prawdopodobnie w ogóle dostali zakaz robienia... normalnego loga, żabki. Aha. No dobra. To już wiemy, gdzie to jest. Świdnice, no ale to coś, kurde. Świdnickie Przedmieście. Wrocław. No ja we Wrocławiu to rzadko. No. No dobra. Ale ja wam nie powiem niestety, gdzie to jest. W sensie nie powiem wam, gdzie... No nie wiem, no kurwa, no gdzieś tu kliknę na południu, to jest tu gdzieś. To koło Krzyków. O. Krasno, no dobra. Dobra, gdzie to jest? Ej, ja chyba nawet podejrzewam, co to jest. A nie jest to Byry, Oakland, Brooklyn? Nie, to nie jest Brooklyn. Stary. Brooklyn. Pokaż. No jest szkoła sobie. To jest to, jak samochód wpadł w blok? Nie, no to nie jest to, ale urwał. W sensie, aha. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Zakochany na Kosito subskrybuje. Tak, ale urwał był w Szczecinie. Dziękuję ci serdecznie.
Stadion Energa Amber Expo. Centrum Helm. Aleja Armii Krajowej, ale to gdzie to jest? Nie wiem. Tu. To. Stary, masz. Tu, o. Stary, to jest to. Dobra, nieważne. Nie było. O kurde, dobra, to jest ważne. To jest kościółek stary. Rybnik, to jest w Rybniku. Czekaj, jak to jest możliwe w ogóle? To jest chyba niemożliwe. Gdzie? A jak ten chłop tu wszedł? I co, gdzie on wyszedł tędy? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, kto te memy wymyślił. To jest beznadziejne. Okej, Rybnik. No nie wiem, gdzie może być to. To jest jakieś zadupie Rybnika. Tu. Kurde, o. Co? To był Sanok? Rybicki. A, zesalaj się. Dobra, ostatni raz. Challenge. Ostatni raz Polskę robimy. Poland. Warsaw 1. Nie no, Warszawa to. Lanka Collection. Poland. A to już było, nie? To już chyba robiłem. Pokaż. WBK. Dobra, po kościele. To jest... Znacie ten kościół? To jest gdzieś... Stary... Kościół Mariacki. Stary, patrz tu. Biuro poselskie, Paweł, Dom Ludowy. Powiat Łowicki. Łowice. Na ziemi łowickiej. Czekaj, czekaj, bo to jest bank spółdzielczy. Łowicz. Łowickie, czyli Łowicz, czyli Łowice. Łowicz. Łowice to są. Wiadomo, o co chodzi. Gdzie leży Łowicz teraz, jest pytanie. Gdzie on jest? Ja nie wiem zupełnie. Ja jestem głupi. Siedlce. Łódzkie to jest. Łowice. Łowicz. Łowice, Łowicz. To jest dzielnica Łowice. Łowicz. Mak? Łowicz. I to jest tu, i ten kościół zaraz, ja wam nawet pokażę, gdzie on jest. Stary, czekaj, ja ten nawet kościół znajdę, gdzie on jest. Kebab! Tu, to jest parafia rzymskokatolicka, to jest to. Kurwa, widzisz, kilometr. O Jezu, po tym to nie zgadnę. Dobra. To wygląda jak każda mieścina i jej obrzeża, czyli troszeczkę pojedziecie dalej od centrum i już macie takie osiedla. Promienna droga gminna, spoko. Mhm.
Kebab z minsem. O, na tym samochodzie się dowiemy czegoś. Tomaszów Lubelski. Tomaszów Lubelski. To jest Lubin. Ale ja nie wiem, jak się teraz szuka. Od czego jest Lubelski? W sensie, że od... Może tu? Może prawa strona, ale nie, no gdzie Tomaszów? A nie, z Tomaszów to jest, kurde, wiem już, gdzie jest Tomaszów. Poczekajcie. Tomaszów jest od Białej Podlaskiej chyba gdzieś. My chyba przejeżdżamy przez Tomaszów. Czekaj. Lublin. Krasnobór. Chełm. Zamość. Tomaszów Lubelski. Tak, dokładnie to jest to. I to jest tu gdzieś. Dobra. Stary, go. Poczta! O! To jest ważne miejsce. To jest super rynek. Bardzo ładny kościół, tylko problem polega na tym. To jest coś giga małego. To jest malutka rzecz. Maszewo! Co? Maszewo? Ale jaka to jest część Polski? Południe, północ, wschód, zachód? A, to już wiemy. Stargard na lewo. Ale to jest Stargard. A Stargard Szczeciński to jest gdzieś indziej. Maszewo, jest, mamy Maszewo. Cyk. Porobiony. Uwaga, lecimy dalej. Lipiany, chciałem się, że Lipiny. Rondo Solidarności to standard. Basen. Myślałem, że to gdzieś jest u nas pierw. Bo to tak wygląda troszkę. Dobra, ja muszę zobaczyć, gdzie jest jakieś centrum handlowe tu. Tu jakaś dziewczyna stoi. Alkohole! Patrzcie, centrum odzieży. Chyba nie wiem, gdzie to jest. Lipny, Lipiany, Lipiany, Lidl. Nie no, Lidla mają, to nie jest za dupie. Dino jakby było tylko, to by było za dupie. Czy to jest Los Angeles? Tak, to jest chyba tam. Dobra, ostatnia próba. Patrzcie, jak się gapią. Patrzą się na tą kamerę. Dobra, nie mam pojęcia, wam powiem. Zachodnie Pomorskie? To a gdzie on to? Aha, bo on tą kamerą w krzaki wjeżdżał. Dobra, patrzcie, gdzie strzelam. To będą Kępice. Barlinek. Barlinek. Dobra, ostatnie chyba zostało.
Dobra, robimy ostatnie. Nowy świat może być wszędzie. Czyli mały Berlin, tak. Michałów. Michałów. Gdzie jest Michałów? Michałowo, to jest to. Dobra, mam 400 metrów. Nice! Michałowie jest dobry kebab? O, najsik, to pozdro.